Cześć, witam was w pierwszym odcinku nowej serii. Czy takiej nowej, to nie wiem, czy tak na pewno, ale w każdym razie gramy na OTS-ie Berox. Jest to kontynuacja serwera norach.pl, na którym grałem jakiś czas temu, ale przestałem, a później serwer, zakończył swoją działalność, a teraz mamy nowy, pod nazwą Berox. No i sobie tutaj gram od wczoraj, bo to od wczoraj wystartował o 17, no i się troszkę przymaniaczyłem, później jeszcze pod wieczór. Nie wiem, do trzeciej to jest jeszcze wieczór? A nie wiem. W każdym bądź razie. Chciałbym wam pokazać tutaj, bo nie mam co, nie będę tutaj chodzi o jakiś pierdół pokazywał, bo to nie jest takie istotne. Jesteśmy teraz w głównym mieście Pondwanis, czyli tutaj, gdzie zaczynamy. I pokażę wam jednego questa, gdzie dostajemy Blue Robę i Bochy. Na czym możemy, co możemy sprzedać i dostać 4 CC, lub możemy sobie to zatrzymać i mieć troszeczkę lepsze EQ. Dodatkowo dostajemy 200 tysięcy expa, więc quest jak najbardziej warty swojej ceny. No i okej, idziemy tak jak ja teraz. Później następne etapy już będę przyspieszał. Jak na razie dojdziemy sobie do tego miejsca na piechtę, bo jeszcze kilka rzeczy istotnych powiem. Serwer jest PvP. Od 40 jest PvP dostępne, chociaż jeszcze nikogo z PK nie widziałem. Paść możemy dwa razy bez straty ekwipunku do 50 poziomu. Później już tracimy niestety. Travel. I tak. Questa przyjmujemy w Nilfgrad. Nilfgrad. Dobrze to napisałem? Co? Nilfgard. Nie grad, tylko gard. Kurde. Jestem tępy czasami. Tylko to czasami za często. Okej, 310 musimy zapłacić złotka. Na początek troszkę tego jest. No, trzeba mieć 2K chyba, żeby tego questa zrobić. Ale co najlepsze, nie trzeba w ogóle walczyć, jedynie tam z jakimiś wulfami, więc. No i to miasteczko nie jest zbytnio przyjemne, bo tutaj bardzo wolno się chodzi, więc no, nie za fajnie. Okej, i idziemy do tego questa. Jak już przyjmę questa, to dalej już będę całą drogę łażenie przyspieszał. Tu są takie fajne domki w sumie. Bardzo ładne, ale kto by chciał tu mieszkać? Jak tu nawet przejść przez to miasto, to chwilę schodzi. No i wychodzimy do miasta, uderzamy od razu na prawo. I tak, tutaj widać na mojej minimapie, chociaż ona pewnie na filmiku już jest naprawdę mini. To idziemy sobie do tego tutaj budyneczku. I tam jest ziomek, który nam zleci właśnie, żeby. Aha. Może tak troszeczkę szybciej będę szedł. Ile mi to daje speeda? Ten czar? 93. Jeszcze jakbym miał bożki, to jest 20. No to bym troszeczkę bardziej popylał. Okej, wbijamy tutaj. No i zagadujemy do gościa, hi, jak to tam się, co on tam mówił, co on jeszcze mi co, o, później piszemy trofys. No i on akurat mi powiedział, że już misja jest skończona, bo już ją skończyłem. To jest 8 trophy quest, coś takiego. No i mamy znaleźć później 8 trofeum. No to zabieramy się za szukaniem. Jeśli już przyjęliśmy questa, on nam napisał na końcu, żeby więc znajdź to, czy coś takiego, więc no, udajemy się w poszukiwania. Pierwsze trzy znajdziemy właśnie w tym mieście, więc no, jest dobry początek. Później już troszeczkę trzeba więcej pochodzić. W tym miejscu w murze jest schowana pierwsza. Ja już mam ją wziętą. No pierwsza, jeśli chodzi o odległość od questa. Można by tak liczyć. No i wygodnie jest po prostu tu najpierw pójść. Drugą mamy w tym murze. Przechodzimy przez depo, wbijamy do marketu. I tu mamy kolejną. Tu?
Tak, to jest to miejsce. Dobra, i ciśniemy do kolejnego miasta, bo następne są w innym mieście już. W tym są trzy pierwsze. Później dwie, chyba? Nie, trzy. Będą w Pont Vanis i jeszcze w Snow Hill będzie dwie. I będziemy mieć 8. Czyli wracamy do Pont Vanis. 350 golda, co nam daje już 660. I tak, i tu zaczynamy od cmentarza. Przeważnie się tu kończy. Wbijamy do kaplicy, schodzimy na dół. No i tutaj mamy tą skrzyneczkę i gchulę. O, gold. Następnie musimy podejść na smugglery, z którym już niestety trzeba powalczyć. Ale to nadal, jak już mamy ten 20 jakiś tam poziom, to nie jest to takie trudne. I podchodzimy tutaj i w skale mamy ukrytą kolejną skrzyneczkę. Piątą już. No jeszcze Wild Warriory tu są. I lecimy po trzecią skrzynkę w Pont Vanis. No, trochę zboczyłem, bo to powinienem ominąć z drugiej strony ten budynek, ale w każdym razie wchodzimy do tej wieżyczki i tu mamy szóstą skrzynię. Teraz udajemy się do innego miasta, by tam zebrać kolejne dwie. Wbijamy na statek. Wybieramy Snow Hill. Kolejne 350 golda. I mamy już ponad 1K. I tak, tutaj na początku za dróżką, bo to miasto jest tak na moje oko dość mocno popieprzone, jeśli chodzi o rozkład. Aż muszę się tutaj wspomagać tymi tabliczkami. Tu od razu na prawo i do depo. Jestem już w tym depo? Jestem. Tu jest ta siódma skrzynka. I pójdziemy sobie jeszcze do tej ósmej, ostatniej. Do której jest droga już dość prosta, bo idziemy tylko w lewo z tego miejsca. Jak tu z tego depo wyskoczymy, to... Czy ja dobrze zrobię, że tu zszedłem? Dobrze zrobiłem. Tu mamy ostatnią ósmą skrzynkę. No, i następnie musimy się z powrotem udać do tego samego NPC-a i od niego otrzymujemy już 200 tysięcy expa oraz Blue Robe o i Bochy, czyli Boots of Haste. Quest moim zdaniem jak najbardziej dobry, fajny do zrobienia, bo dość łatwy, a no przedmioty jak najbardziej się przydadzą. Czy to, żeby sprzedać i kupić promocję lub domek. Ewentualnie różdżkę, bo to też 2 cc kosztuje, jeśli jesteśmy druidem albo sorkiem. Oho. To, żebym wszedł w porze ciekawej, że muszę się wylogować. No i to było na tyle w tym filmie.
już drogi powrotnej do tego NPC-a nie będę pokazywał, bo widzieliście. Ale wiadomo, jeszcze trzeba do niego tam popłynąć, wrócić od niego, więc 2K mniej więcej tutaj hajsu idzie. No i to by było na tyle, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i zapraszam do grania na tym serwerze. Wszystkie potrzebne linki są w opisie. I do usłyszenia lub do zobaczenia w tbilisskim świecie.